Kinga Kierczy, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kultura Bliżej Ciebie. Miniony tydzień upłynął pod znakiem Święta Kobiet. W naszym programie także nie mogło zabraknąć celebracji tego wyjątkowego wydarzenia. W związku z tym wybraliśmy się z kamerą do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce Leszczynach na koncert z okazji Dnia Kobiet. Koncert zorganizowała telewizja TVT we współpracy z agencją Mediaton oraz dobrze wszystkim znanym i lubianym programem Szlagierowo i z humorem. Ciao amore, nie dziw wcale się, że o tobie myślam całe dnie. Że odpowiedzieli Państwo na zaproszenie i dzisiaj widzimy się tutaj w Czerwionce Leszczynach na przepięknym Dniu Kobiet. No, fantastyczni organizatorzy, którzy mówią: słuchajcie, widzieliśmy Was gdzieś tam, Wasze wideo, śledzimy Wasze poczynania w social mediach, no i tak się im spodobało i zaprosili. Czarnie się wiatr już oblad, tak szybko mija czas, lecz te dni mówią mi, powróć do wspaniałych chwil. Każdą chwilę swym życiu znów łap, śmiej się z każdego twojego dnia. Mocno szanuj życia, tak, ten cudny dar. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, widzieliśmy się już w Poznaniu, w Bydgoszczy, wszędzie się już widzieliśmy. Na Śląsku jeszcze nie. Czy tutaj śpiewa się łatwiej do tej publiczności, która jednak z tą muzyką, powiedzmy, obcuje bardziej na co dzień niż wielkopolska? Ja myślę, że ta publika jak zwykle, jak wszystkie zresztą, są wspaniała. Uwielbiają właśnie szlagierową muzykę. A dziś jeszcze taki szczególny dzień z okazji Dnia Kobiet, także już w ogóle bardzo miło i bardzo fajnie się tutaj występuje. Pierwszy raz na koncertach Szlagierowo i z humorem. Tak. Jak to się stało, że wreszcie możemy Panie tutaj gościć z nami? Dostałyśmy zaproszenie. A długo się Panie zastanawiały? Nie, w ogóle nie było ani chwili zastanowienia, bo bardzo chciałyśmy tutaj przyjechać, tym bardziej, że słyszałyśmy o tej scenie w Czerwionce Leszczynach, że jest przepiękna i że jest wspaniała publiczność. To nas skłoniło do tego, że bez zastanowienia stwierdziłyśmy, że przyjeżdżamy. I nie zawiodłyśmy się absolutnie. One są z Wenus, a z Marsa my, w kość nieraz dadzą, nie ma co kryć. Lecz starczy kilka samotnych dni i nie możemy już bez nich żyć. Bo kobiety są cudowne, dobrze o tym wiesz. Mądre, piękne i seksowne, tylko takie chcesz. W takim dniu nie możemy nie spytać, jak by wyglądało Pana życie, to muzyczne, także bez kobiet. Bez kobiet? Nie było takiego życia. Ja cały czas wokół kobiet się obracam, także polecam to wszystkim Panom. Ten dzisiejszy repertuar został wybrany w jakiś sposób szczególny pod tę piękniejszą część publiki? Tak, oczywiście. Wszystkie piosenki, które dzisiaj prezentuję, są związane z kobietami. Była piosenka Kobiety są cudowne, była piosenka Piękne kwiaty, oczywiście dla wszystkich pań. No i teraz jeszcze nas czeka jeden utwór, Kochaj mnie albo rzuć. Jesteś moim słońcem w pochmurny dzień. Ty jesteś mą nadzieją, gdy świat mój burzy się. Za jeden uśmiech twój zabiorę cię gdzie chcesz, gdzie tylko ty i ja spełniamy nasz wspólny sen. Tylko my i nasza miłość.
ten dzisiejszy repertuar wybierali Państwo w sposób szczególny pod tę piękniejszą część publiki? Czy jest miszmasz? Oczywiście, że tak. Śpiewaliśmy piosenkę o miłości. Potem, że Dominika Carlusa chce. Tak. No, a teraz będziemy śpiewali taki utwór O tak, o tak. Co to znaczy, to jeszcze nie powiemy teraz. Nie zdradzimy. A czy udało się tego Carlusa znaleźć? Ja muszę spytać. Tak, znalazłam. Już znalazłam. Jest Państwa troje, jedna płeć piękna. Jak by się grało, gdyby Pani nie było? No, to dzień kobiet, więc to no, musimy... No, przede wszystkim średnia wieku byłaby strasznie zawyżona. Ja powiem o włosach, że więcej włosów mamy w zespole. No. Słucham. A poza tym... Dominika na pewno dodaje nam uroku. Byłaś chwilę, jakby przyjął cię niejak. Czułem, po co żyję. Żałuje pan przyjazdu aż z nadmorza tutaj do nas na Śląsk? Absolutnie nigdy nie żałowałem, dlatego że tak jak mówiłem na scenie w pierwszej części, że połowa mojego serca jest na Pomorzu, a połowa mojego serca jest na Śląsku. I zawsze mówię, że to jest takie połączenie północ-południe i południe-północ. Właśnie, a jak to się zaczęło, że ta muzyka śląska zaczęła bić w pana sercu tak mocno, że musiał ją pan przerodzić w tworzenie i występowanie na scenie? Zawsze mówiłem, że muzyka lekka i przyjemna ma swoją wartość, dlatego że śpiewamy wtedy to, co czujemy. To jest prawdziwe, to jest melodyjne, to ma akord, to ma swoją nutę. No i dla mnie jest to takie oczywiste ze względu na to, że w domu byłem wychowywany no, w takich piosenkach właśnie pani Anny German, czy pani Steni Kozłowskiej, pani Violetty Villas, Jerzego Połomskiego. No i stąd ten spokój, ten liryzm w piosence się wziął. Wszędzie, gdzie ludzie pragną zespołu Karpowicz Family, pięknie się gra, ładnie się tańczy. Pełno mężczyzn pojawia się przed sceną, kiedy widzą tak urocze dziewczyny. Czy to jest we Francji, czy w Paryżu, wiadomo, czy gdzieś w Holandii, za granicami naszego kraju, w Nicei, w Cannes, w Monaco graliśmy. Ale tu na Śląsku to jest dla nas wielki zaszczyt. Tym bardziej dla widzów telewizji TVT. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy właśnie w komplecie praktycznie wystąpić dzisiaj przed zacną publicznością z okazji Święta Kobiet. Bardzo nam miło. Nie możemy nie spytać, to Dzień Kobiet z panem, same piękne kobiety. Co by pan zrobił, gdyby ich nie było na tej scenie? Oj, to bym nie był chyba w zespole Karpowicz Family. Ja lubię, płakałbym. Dziewczyny są tak fajne, tak mądre, tak zdecydowane tańczyć się do końca świata i jeden dzień dłużej, tak jak nasz kolega Owsiak. Dlatego wiem, że z tą ekipą nie zginę. Mam nadzieję, że wytrzymamy z sobą jeszcze przynajmniej z 20 lat. Każdy dzień, co tajemnice swoje ma. Czasem chcę zapomnieć o tym, co się da. Powiedz mi, czy czujesz teraz to, co ja? Niech me myśli popłyną prosto hen do gwiazd. Każdy dzień znów coś nowego niesie nam. Znajdujemy się dzisiaj na Śląsku, to nie Wielkopolska, to już nie Bydgoszcz. Czy tutaj u siebie gra się i śpiewa łatwiej, bo ta publiczność obcuje z tą muzyką częściej, czy jednak jest trudniej może? Zawsze jest trema i zawsze jesteśmy mile zaskoczeni, ponieważ publiczność jest cudowna. Czy na Śląsku, czy poza. Gramy chętnie w całej Polsce i poza granicami.
Panie Marku, co by pan zrobił bez pani Teresy na tej scenie? Bo to dzień kobiet, więc... Oj, nie wiem. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w ogóle. Oj, to masz punkt. Dzisiejszy repertuar wybierali też państwo stricte pod tę damską część publiki. Tak, pod kątem właśnie Dnia Kobiet, tak, do kobiet, do serduszka. Bardzo fajnie, dalej przyjechałem aż z Gliwic. Tak, kawałek żeby... No kawałek drogi, ale warto było. No. A to dla kogo pan tutaj przyjechał w sposób szczególny aż z Gliwic? Karpowicz Family. Super, naprawdę super. Rozumiem, że to pięknie. Pięknie. Tak. Pięknie. A na kogo w sposób szczególny państwo tutaj czekali? Albo to największe wrażenie zrobiło? Wszyscy są bardzo ładni. Dobra, po to my tu przyszli, żeby się dobrze bawić. Bardzo fajnie. Mogę sobie pani wyobrazić lepszy dzień kobiet niż ten tutaj? Nie, bardzo fajnie. Jesteśmy zadowoleni bardzo. Super. Super, naprawdę. Dawno się tak dobrze nie bawiłam jak dzisiaj. Bardzo mi się podoba koncert. Panie Andrzeju, prowadzi pan te imprezy od północy po południe, wschód i zachód przez całą Polskę. Czy tutaj na Śląsku prowadzi się panu lepiej, bo te żarty bardziej trafiają, czy trudniej, bo wie pan, że musi troszeczkę bardziej wysilić dla tej śląskiej publiczności? To znaczy tak, no wszędzie, gdzie się lubią śmiać, jest pięknie. Tak jak tutaj pani powiedziała, na lewo, wszerz i wzdłuż. Jest naprawdę wspaniale, natomiast jaka jest różnica? Stricte mogę gadać pola Szybuja, takich ausdruków śląskich na przykład w Zielonce koło Warszawy już nie powiem, nie? Czyli tam się mówi przykładowo, nie gibic i no sztuczne zęby, nie? Tam nie mogę powiedzieć, że cyktuję brywy na fluginie. One po prostu tego mogą nie zrozumieć, ale powiem wam, że coraz częściej rozumią. Bo ja zawsze zaczynam występ od tego, że jak nie umiesz po śląsku, to nie jest grzech, ale wstyd. I oni się po prostu starają, żeby to ogarnąć, co mnie cieszy. Czyli możemy powiedzieć, że jest pan takim nauczycielem gwary śląskiej, który poprzez śmiech, zabawę uczy? To znaczy tylko ja bym raczej powiedział śmiech i zabawa. Jestem bardzo ostrożny z wyrazem nauczyciel przy obecnym, prawda, panu od nauczania z wyższych sfer. To ja bym był bardzo ostrożny, ale nauczycieli, rektorów pięknie pozdrawiam. Przy okazji składamy wszystkim paniom w dniu i święta wszystkiego najlepszego. Oby uśmiech nie znikał z twarzy, oby był ten Dzień Kobiet cały rok, w każdym dniu. By kobiety były zawsze docenione przez mężczyzn, bo żeby to święto trwało ich nie tylko dzień, dwa, lecz cały rok, bo te panie zasługują naprawdę na świętowanie przez cały rok, bo są potrzebne mężczyznom, potrzebne wszystkim dzieciom, oczywiście panie, oczywiście mamy, także kochane panie, żyjcie nam 100 lat i jeden dzień dłużej. Wszystkim paniom chciałbym życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrówka przede wszystkim, szczęścia, spełnienia najiskrytszych marzeń. No i tak jak już mówiłem na scenie, życzę wszystkim paniom, aby przymrużyły oko na złe rzeczy, na błędy swoich panów. W okazji Dnia Kobiet życzę wszystkiego dobrego, spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrowia. Piotr Jurkiewicz. Wszystkim paniom, które nas odwiedziły, ale nie tylko, które mieszkają w całej Polsce, składam najserdeczniejsze życzenia, aby zdrowie, radość, miłość gościło w waszych sercach, drogie panie. Ja niestety z tego miejsca nie jestem w stanie przekazać symbolicznego kwiata, ale mogę za to podarować swoje serce paniom. Także wszystkiego dobrego, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Tu, z Czerwionki Leszczyny, Paweł Siluksteiner. Paniom przede wszystkim tego, żeby czuły się adorowane przez swoich panów nie tylko w tym dniu, ale w ciągu całego roku, żeby ich panowie obdarowywali kwiatami, dobrym słowem, obecnością. Tak. My oczywiście kwiatami, tak. Panie jakimś dobrym poczęstunkiem nas, facetów. I będzie fajnie. O zdrowia, wytrwałości i zawsze uśmiechu w serduszku. To jest najważniejsze. Cierpliwości, miłości na każdy dzień i spełnienia wszystkich marzeń. Miały piękne dni i żeby zawsze miały też odpowiednich mężczyzn, bo kobiety są piękne i zasługują na szacunek i na facetów, którzy będą je rozpieszczali, kochali i tak dalej. No.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Drogie panie, niech nasze święto trwa cały rok. Bądźcie szczęśliwe i idźcie przez życie z uśmiechem i podniesioną głową. Ja za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Kultura bliżej Ciebie.